Witam serdecznie jeszcze raz, panie redaktorze. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od samego początku dość mocno podkreślamy, że po pierwsze zdajemy sobie sprawę z tego, że wpływy z biletów za komunikację miejską są w tym roku mniejsze i te potrzeby są tutaj duże. Natomiast z drugiej strony uważamy, że komunikacja publiczna jest priorytetem w mieście, jest jedną z najważniejszych gałęzi, którą zajmuje się miasto, a jako że jest to realizacja polityki publicznej dla mieszkańców, jest to cel publiczny, no uznajemy, że powinniśmy poszukać gdzie indziej źródeł finansowania. Zresztą my również jako radni podkreślaliśmy i czasami nawet wskazywaliśmy pewne możliwe źródła finansowania dla komunikacji miejskiej. Tych źródeł może być kilka, dlatego my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości będziemy na pewno przeciwko podwyżkom zaproponowanym zarówno przez prezydenta Majchrowskiego, jak i przeciwko podwyżkom, które proponuje Platforma Obywatelska. To ja tylko.